believe that this nation should commit itself. Самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. Klaus Barbie był jednym z największych zbrodniarzy II wojny światowej. Nie bez powodu nazywany był katem Lyonu. Tymczasem niemal do końca życia pozostał na wolności. W 1951 roku z Europy pomogli mu uciec Amerykanie. Wcześniej był ich informatorem. Potem w Boliwii nawiązał współpracę z tamtejszym reżimem, pomagając w zabijaniu i zamykaniu we więzieniach opozycjonistów. Podobno pomógł też w wytropieniu Ernesto Che Guevary. Za Atlantykiem nawiązał również relacje z kartelami narkotykowymi, poznając m.in. Pablo Escobara. Więcej na jego temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w przedsprzedaży jest moja najnowsza książka zatytułowana Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. Wysyłka rozpocznie się 18 grudnia. Osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję. Wszystkie książki zakupione w przedsprzedaży zostaną przeze mnie podpisane. Tak jak obiecałem, w tym tygodniu mam ze sobą egzemplarz testowy. Gdyby ktoś powiedział mi 3 lata temu, kiedy ten kanał powstawał, że wkrótce napiszę 2 książki, które będą się cieszyły ogromnym zainteresowaniem, na pewno bym w to nie uwierzył. A jednak, marzenia się spełniają. Dziękuję wam za wszystkie słowa wsparcia i fakt, że pomagacie mi, na przykład lajkując filmy i komentując je, popularyzować wiedzę historyczną. W 1942 roku Klaus Barbie był najważniejszą osobą hitlerowskich służb bezpieczeństwa w Lyonie, czyli trzecim co do wielkości mieście we Francji. Bezwzględnie walczył z francuskim ruchem oporu. Brał udział w łapankach i torturowaniu zatrzymanych ludzi. Nie miał żadnej litości dla swoich ofiar. Do jego katowni trafiały osoby w różnym wieku. Odpowiadał m.in. za deportację do obozu zagłady w Auschwitz 44 żydowskich dzieci z sierocińca z miejscowości Izju. Rzeźnik z Lyonu, bo tak był nazywany, organizował też egzekucje. Na jego rozkaz 20 sierpnia 1944 roku w opustoszałym budynku 10 km od Saint-Genis-Laval hitlerowcy zamordowali 120 więźniów. Po dokonaniu zbrodni, zgodnie z wolą Barbiego, kaci otrzymali szampany. Największym osiągnięciem gestapowca w czasie wojny było zatrzymanie jednego z najważniejszych członków francuskiej tajnej armii, a mianowicie Jean Moulin. Francuz wpadł podczas zebrania z przywódcami 9 innych organizacji konspiracyjnych w Paryżu 21 czerwca 1943 roku. Akcją dowodził Barbie. Potem osobiście torturował Moulin, próbując uzyskać od niego informacje. Francuz podczas przesłuchań wielokrotnie tracił przytomność. Niemiec przesadził w swoim okrucieństwie. Po kilku dniach ciągłego bicia Moulin był w tak słabym stanie, że nie było mowy, aby wyjawił jakiekolwiek tajemnice francuskiego ruchu oporu. Po nieco ponad 2 tygodniach zmarł. Jego prochy spoczywają obecnie w Panteonie. Barbie uciekł z Lyonu pod koniec sierpnia 1944 roku, gdy Amerykanie zbliżali się do miasta. Przed wyjazdem samodzielnie zlikwidował francuskich kolaborantów, którzy mogliby zdradzić szczegóły popełnionych przez niego zbrodni. Niemiec udał się do Berlina, skąd odesłano go do służby w Düsseldorfie. Na miejscu okazało się jednak, że jednostki, do których został przydzielony, uciekły już z miasta. W związku z tym na początku kwietnia dołączył do oddziału Wehrmachtu. Dla Klausa Barbiego było już jasne, że Niemcy przegrają wojnę. Dlatego po kilku dniach rozmyślań rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia nowego życia. Zakopał broń, założył cywilne ubrania i zorganizował fałszywe dokumenty. Następnie skradzionym rowerem wyruszył w kierunku Sauerlandu. W ręce Amerykanów wpadł dopiero 8 maja niedaleko Hohenlimburga na południe od Dortmundu. Barbie przyznał się do służby w wojsku, jednak zapewnił, że był żołnierzem niższego szczebla. Ponieważ amerykańscy żołnierze uwierzyli mu na słowo, Niemiec szybko odzyskał wolność. Tymczasem, jak szacują historycy, Barbie odpowiadał za śmierć około 14 tysięcy ludzi. W październiku 1945 roku Barbie razem z rodziną osiedlił się w Burswelde, 35 km na południe od Hamburga. Aby zdobyć środki do życia, zajmował się czarnym handlem. Nawiązał też współpracę z przyjaciółmi z SS. Za nielegalną działalność dostał karę 40 dni więzienia.
jako że posługiwał się innym nazwiskiem, Becker. Nikt nie zorientował się, że to poszukiwany zbrodniarz. Zresztą i Amerykanie mieli potworny bałagan w dokumentach. Barbie widniał tam pod nazwiskiem Barbier. Pod koniec 1945 roku rzeźnik z Lyonu wyjechał do Marburga, gdzie udawał studenta. Co ciekawe, mieszkał w tym samym domu, który dawniej należał do braci Grimm. W tym czasie jego rodzina osiedliła się w Trewirze. Barbie zaczął współpracować z tajną organizacją na rzecz niemieckiego socjalizmu. Jej celem było dogadanie się z Amerykanami, aby w przeszłości Niemcy stanowiły przeciwwagę dla zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Aby wzmocnić swoją pozycję, jej członkowie szukali sojuszników w podobnych podziemnych strukturach powołanych przez byłych nazistów. Już po kilku miesiącach Barbie stał się jedną z najważniejszych postaci tej organizacji. Nie zdawał sobie sprawy, że jej struktury były w tym czasie doskonale zinfiltrowane przez brytyjskich i amerykańskich szpiegów. Dzięki swoim informatorom zachodni alianci zorientowali się, kim tak naprawdę jest człowiek posługujący się nazwiskiem Becker. W tym czasie Barbie, aby zapewnić swojej organizacji fundusze, zorganizował kradzież klejnotów należących do bogaczy z rodziny Forsterów. Trzech konspiratorów, podając się za policjantów, oszukało baronową Forster, rekwirując jej majątek w związku z rzekomymi oskarżeniami o nielegalne posiadanie kamieni szlachetnych. Barbie fałszował też dokumenty i zajmował się drukowaniem ulotek. 12 listopada 1946 roku Barbie został zatrzymany w Hamburgu przez brytyjskich żandarmów. Przy sobie miał notes, a w nim nazwiska i adresy większości współpracowników organizacji na rzecz niemieckiego socjalizmu. Dwa dni później Barbiemu udało się uciec z celi i odzyskać wolność. Jednak jego konspiracyjna działalność zakończyła się w 1947 roku. Amerykanie wspólnie z Brytyjczykami zdecydowali się zlikwidować niemieckie organizacje konspiracyjne. Dzięki szpiegom, a także notesowi Klausa Barbiego, wiedzieli, kogo i gdzie szukać. W nocy z 22 na 23 lutego zachodnie służby przeprowadziły akcję o kryptonimie Selection Board. W ciągu kilku godzin za kratami znalazło się 96 Niemców. Wśród nich nie było jednak bohatera tej opowieści. Niemcowi udało się wymknąć, ponieważ tej nocy przebywał w domu swojej przyjaciółki. Czy były gestapowiec miał wyłącznie szczęście? A może wiedział coś, czego nie wiedzieli inni? Część historyków twierdzi, że mógł w tym czasie współpracować z Brytyjczykami. Jego aresztowanie kilka miesięcy wcześniej miało być pomyłką, którą alianckie służby szybko naprawiły, pozwalając Barbiemu uciec z więzienia. W kolejnych tygodniach 1947 roku Barbie tułał się po Niemczech. 28 marca na dworcu w Memmingen spotkał przyjaciela i dawnego oficera Abwehry Kurta Merka, który w tym czasie był informatorem amerykańskiego wywiadu. To za jego pośrednictwem Barbie otrzymał propozycję pracy dla Amerykanów. Na zrekrutowanie zbrodniarza wojennego zgodzili się m.in. kapitan Robert Taylor oraz podpułkownik Dale Garvey. Klaus Barbie został wcielony do służb specjalnych działających przy Korpusie Kontrwywiadu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Zajmował się rekrutacją szpiegów oraz identyfikacją osób współpracujących z Moskwą. Dostał też zadanie poszukiwania francuskich szpiegów działających w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Wrócił więc do tego, co robił w czasach wojny, czyli do tropienia Francuzów. Barbie wcześniej trafił jednak na 5 miesięcy do więzienia. Informacja o jego zatrzymaniu dotarła również do Francuzów. Ostatecznie Amerykanie nie pozwolili, aby trafił w ich ręce. Barbie był dla nich zbyt cennym źródłem informacji. Niemiec szybko zorientował się w sytuacji. Zaczął być opryskliwy i władczy. Gdy w końcu opuścił więzienne mury, stale prosił swoich mocodawców o coraz więcej pieniędzy na prowadzenie działalności wywiadowczej. A były to niemałe kwoty. Było to około 1700 dolarów. W tej cenie, dzięki Niemcowi, Waszyngton dowiedział się m.in., że Czesi wydobywają uran, który może być przydatny dla sowieckiego programu atomowego. Nie było to jednak jakieś wielkie odkrycie. Czesi pozyskiwali go już przed wojną. Tymczasem francuska opinia publiczna zaczęła coraz głośniej domagać się deportacji zbrodniarza do Francji. Jedna z gazet podała informację, że Barbie przebywa w Monachium. Coraz mocniej na Amerykanów zaczął naciskać francuski rząd. Jednak amerykańska administracja stale odsyłała francuskie dokumenty z miejsca na miejsce, wydłużając w ten sposób proces ekstradycji.
Podczas gdy Amerykanie zaprzeczali doniesieniom, że mają cokolwiek wspólnego z poszukiwaną osobą, Niemiec razem z rodziną korzystał z mieszkania w Augsburgu należącego do amerykańskiego kontrwywiadu. Od 1947 roku Amerykanie realizowali operację Ratline, czyli tłumacząc na polski szczurza trasa. Polegała ona na wywożeniu cennych amerykańskich informatorów do Ameryki Południowej. Szlak wiódł przez Austrię do włoskiej Genui. Ewakuacja miała być nagrodą za oddaną służbę. Amerykanie chcieli być wiarygodni dla swoich potencjalnych agentów. Porzucając ich, mogliby mieć problem z rekrutacją kolejnych. 21 stycznia 1951 roku podjęto decyzję o ewakuacji Barbiego i jego rodziny do Boliwii. Amerykańskie agencje rządowe przygotowały mu nową tożsamość i dokumenty. Rzeźnik z Lyonu stał się Klausem Altmanem. Otrzymał też wizę do Triestu. 9 marca 1951 roku Barbie wraz z rodziną został przetransportowany do Salzburga, skąd dwa dni później wyruszył w dalszą podróż do Triestu. Do miejsca docelowego Genui Niemiec wraz ze swoją żoną i dziećmi dotarł 12 marca. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Barbie otrzymał argentyńską i boliwijską wizę, a także zezwolenie podróżne od Czerwonego Krzyża. W zorganizowanie jego ucieczki zaangażowane były również osoby należące do chorwackiego duchowieństwa. 23 marca Klaus Barbie z rodziną wsiadł na włoski statek Corrientes płynący do Buenos Aires. Podróż do Argentyny trwała 17 dni. Po dwóch tygodniach w argentyńskiej stolicy uciekinierzy wyruszyli do La Paz w Boliwii, która na początku niespecjalnie się im spodobała. I nie chodziło jedynie o zakwaterowanie w marnie wyglądającym hotelu Italia. Pobyt w najwyżej położonej stolicy świata był dla nich udręką, ponieważ nabawili się choroby wysokościowej. Na głowie mieli jednak większe problemy. Brakowało im pieniędzy. Aby się utrzymać, rzeźnik z Lyonu zapożyczał się u swoich rodaków, którzy, tak jak on, szukali bezpiecznego schronienia za Atlantykiem. Poza tym Barbie zatrudnił się w tartaku. Aby nie wzbudzać podejrzeń, niewiele się odzywał. Milczenie faktycznie okazało się dla Barbiego złotem. Niemiec nie narzekał, nie był niemiły, sumiennie wykonywał zlecone mu zadania, co bardzo podobało się jego pracodawcy. Wkrótce otrzymał od niego propozycję nie do odrzucenia. Zostać jego wspólnikiem. W 1956 roku Barbie, ukrywający się pod nazwiskiem Altman, otworzył w La Paz skład drewna. Chcąc uniknąć deportacji, w październiku 1957 roku przyjął boliwijskie obywatelstwo. Przestał ukrywać swoją przeszłość. Podobno przesiadując w lokalnych barach, często śpiewał dawne nazistowskie pieśni. Jednak prawdziwe złote czasy dla dawnego zbrodniarza nadeszły w 1964 roku, gdy nowym przywódcą kraju we wyniku zamachu stanu został René Barrientos. Dawny gestapowiec, ujawniając swoją przeszłość, zaoferował mu swoje usługi. Nowy boliwijski dyktator uznał, że nie znajdzie lepszego fachowca do zwalczania opozycji. Wkrótce Barbie stał się ważnym konsultantem boliwijskiej armii. Prowadził szkolenia ze sposobów walk z partyzantami oraz technik wyciągania od nich informacji. Promował przy tym bezwzględną brutalność. Polecał stosowanie tortur. Barbie stał się bogaty. Fortuna zdecydowanie zaczęła mu sprzyjać. W 1966 roku został prezesem boliwijskiej firmy stoczniowej zajmującej się budową statków oraz transportem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doskonałe kontakty z rządem. Barbie zaczął podróżować do Europy, gdzie spotykał się ze swoimi dawnymi przyjaciółmi z czasów wojny. Równocześnie zajmował się przemytem broni. Dostarczał uzbrojenie nie tylko boliwijskiemu wojsku, któremu zapewnił austriackie czołgi, ale też, co może zaskakiwać, Izraelowi. Niewiele interesowało go, w jaki sposób i kto będzie z tej broni korzystał. Dla Barbiego liczył się przede wszystkim pieniądz. W 1965 roku został zwerbowany przez zachodnio-niemiecką agencję wywiadu zagranicznego. Otrzymał pseudonim Adler, czyli Orzeł. Przez kolejne lata złożył co najmniej 35 raportów. Równocześnie nigdy nie zapomniał o swoich dawnych amerykańskich przyjaciołach. Pomagał im m.in. w wytropieniu Ernesto Che Guevary. Po latach chwalił się, że miał znaczny udział w schwytaniu kolumbijskiego rewolucjonisty w Boliwii 8 października 1967 roku. Dwudziestego
27 kwietnia 1969 roku w katastrofie helikoptera zginął boliwijski dyktator René Barrientos. Jednak niewiele zmieniło to w życiu nazistowskiego zbrodniarza. Dalej współpracował z kolejnymi boliwijskimi autokratami. Pomagał im w aresztowaniach, przesłuchaniach i morderstwach opozycjonistów. Równocześnie rozszerzał swoją nielegalną działalność na inne kraje, a w tym przede wszystkim Peru. Rzeźnik z Lyonu zaangażował się też w handel narkotykami. Pod koniec lat 70. miał nawet osobiście poznać Pablo Escobara oraz innych wpływowych kolumbijskich gangsterów. Przestał być czujny. Sądził, że o jego zbrodniach nikt już nie pamięta. Prowadził szemrane interesy. Nie wszystkie były udane. Jeden z nich pogrąży go kilka lat później. W 1970 roku Barbie podpisał kontrakt na przetransportowanie minerałów jednego z górniczych przedsiębiorstw. Jednak po zainkasowaniu pieniędzy nie wykonał usługi. W lipcu 1971 roku Serge oraz Beat Klarsfeldowie z Francji, zawodowo zajmujący się tropieniem nazistów, trafili na ślad Catalionu. Francuska para dotarła do fotokopii decyzji prokuratora z Monachium, który stwierdził, że śledztwo w sprawie Barbiego można uznać za zamknięte. Klarsfeldowie byli zbulwersowani i szybko nagłośnili tę sprawę w mediach. O Barbim ponownie zrobiło się głośno. Przed biurem monachijskiego prokuratora rozpoczęły się protesty. Po społecznych naciskach Niemcy zdecydowali się wznowić śledztwo. Zaczęli też współpracować z Klarsfeldami. Małżeństwo otrzymało od prokuratury zdjęcie człowieka podobnego do Barbiego, zrobione w La Paz w 1968 roku. 2 listopada 1971 roku fotografię opublikowała jedna z francuskich gazet. Wkrótce do Klarsfeldów trafiła informacja od niemieckiego emigranta z Peru, który widział Barbiego w Limie. Kluczowa okazała się wskazówka, że zmienił dane na Klaus Altman. W dodatku informator przekazał jego aktualny adres oraz nowe zdjęcie Catalionu. 27 stycznia 1972 roku Beate Klarsfeld poleciała do Limy. Przy sobie miała umowy ekstradycyjne, zawarte między rządami francuskim i peruwiańskim. Na miejscu jednak nikt nie był zainteresowany zatrzymaniem zbrodniarza, a Barbie przez opieszałość służb uciekł z Peru do Boliwii. Francuska deptała mu jednak po piętach. Klarsfeld pojechała za nim do Boliwii. Na miejscu spotkał ją jednak spory zawód, bo boliwijskie służby również nie chciały z nią współpracować. Natomiast gdy francuski rząd oficjalnie wezwał Boliwijczyków do wydania Klausa Altmana, Beate została wyrzucona z kraju. W tym czasie poszukiwany zbrodniarz otrzymał od boliwijskiego rządu policyjną obstawę. Reżim jak ognia bał się podobnej sytuacji do tej, jaka miała miejsce w przypadku Eichmanna, porwanego przez izraelskie służby. Boliwijczycy tłumaczyli odmowę wydania nazistowskiego zbrodniarza brakiem podpisanej umowy ekstradycyjnej między La Paz a Paryżem. Twierdzili też, że jego zbrodnie już się przedawniły. Choć w kolejnych miesiącach Klarsfeldowie jeszcze kilkakrotnie pojawiali się w Boliwii, protestując przeciwko działaniom rządu, Barbie dalej pozostawał bezkarny, będąc chronionym przez boliwijskie władze. W końcu był jednym z najważniejszych konsultantów boliwijskiego wojska. Pracował też w służbach imigracyjnych na lotnisku w La Paz. Bezpieczeństwo zapewniały mu też bliskie kontakty z kartelami narkotykowymi. W 1980 roku, gdy władzę w wyniku zamachu stanu przejął Luis Garcia Meza, dawny gestapowiec został honorowym pułkownikiem boliwijskiej armii. Rozpoczął też pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nadzorował działania boliwijskiego kontrwywiadu. Do dyspozycji miał specjalny oddział komandosów. Zajmował się likwidowaniem opozycjonistów. Równocześnie zaczął pozbywać się narkotykowych bosów. Ich interesy przejmowali ludzie związani z aparatem państwowym. Jednak władza Luisa Garcia Mezy nie trwała długo. W 1981 roku armia zmusiła go do oddania władzy. Zastąpił go demokratyczny rząd na czele z prezydentem Hernanem Silesem Zuazo, który nie był już zainteresowany współpracą ze zbrodniarzem wojennym. 10 października 1982 roku Barbie został zwolniony. Dla demokratycznego rządu Boliwii obywatel posługujący się nazwiskiem Altman stał się dużym obciążeniem wizerunkowym. Już po kilku miesiącach prezydent Zuazo zapowiedział w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikarzowi rozwiązanie problemu Klausa Barbiego. Życie Catalionu zaczęło zamieniać się w piekło. Na początku lat 80. stracił żonę i syna. Miał też problemy ze zdrowiem.
Równocześnie boliwijskie władze zasądziły, że musi oddać pieniądze przywłaszczone od przedsiębiorstwa górniczego. W przeciwnym wypadku zostanie aresztowany. Barbie pojawił się w urzędzie dopiero miesiąc później. Zgubiła go jego pazerność. Chciał uregulować kwotę w innej walucie, wykłócając się o kurs przeliczeniowy. Ponieważ był agresywny, urzędnicy wezwali na miejsce policję. Barbie został aresztowany i przewieziony do więzienia. W dzień po tym, jak usłyszał zarzut defraudacji pieniędzy, boliwijski rząd zdecydował o wydaleniu go z kraju. Jako że Niemcy niespecjalnie byli zainteresowani przyjęciem zbrodniarza wojennego, Francuzi wyrazili chęć sprowadzenia go do siebie. W tym czasie Barbie stale utrzymywał, że jest niewinny. Twierdził, że cała ta nagonka ma związek z sytuacją polityczną w Boliwii. Przekonywał dziennikarzy, z którymi spotkał się w więzieniu, że nigdy nie miał związków z żadną paramilitarną organizacją w Boliwii. Oczywiście kłamał. Przebywając w celi, Barbie nie wiedział, gdzie zostanie ostatecznie odesłany. Miał nadzieję, że będą to Niemcy, ponieważ liczył na niski wymiar kary ze strony swoich rodaków. Dlatego tym bardziej ucieszył się, gdy na lotnisku usłyszał od jednego ze strażników, że zabierają go do ojczyzny. W podróży boliwijskim samolotem transportowym towarzyszyła mu ekipa telewizyjna. Niemiec był bardzo spokojny i w ciągu 7 godzin lotu zaczął nawet żartować. Dobry nastrój opuścił go tuż po wylądowaniu na lotnisku w stolicy Gujany Francuskiej. Gdy usłyszał, że jego obsługa rozmawia po francusku, stało się dla niego jasne, że wkrótce stanie przed sądem narodu, którego bohaterów torturował 30 lat temu. Podobno zaczął nawet płakać. 5 lutego 1983 roku Barbie był już we Francji. Trafił do celi w fortecy Montluc, gdzie dawniej katował członków francuskiego ruchu oporu. Wkrótce we francuskich mediach pojawiły się informacje, że Barbie pozostawał tyle czasu na wolności, ponieważ dawniej współpracował z wywiadem Stanów Zjednoczonych. W związku z doniesieniami prasy Alan Ryan z Departamentu Sprawiedliwości USA zlecił prokuratorowi generalnemu Williamowi Smithowi zbadanie tej sprawy. Niedługo później upubliczniony został specjalny raport. Wynikało z niego, że funkcjonariusze rządu Stanów Zjednoczonych byli bezpośrednio odpowiedzialni za ochronę osoby poszukiwanej przez francuski rząd oraz za zorganizowanie jego ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Jednocześnie Ryan stwierdził, że przez wzgląd na zimną wojnę i interes narodowy USA takie kontakty były uzasadnione. Maja 1987 roku w holu Pałacu Sprawiedliwości w Lyonie rozpoczął się proces Klausa Barbiego. Ubranego w ciemno-niebieski garnitur Niemca na żywo obserwowało prawie 1000 osób. To był jeden z najważniejszych procesów w powojennej historii Francji. Sprawa budziła ogromne zainteresowanie społeczne. Sąd zezwolił na filmowanie procesu. Niemca bronił adwokat Jacques Verger, persona doskonale znana Francuzom. Był to człowiek, który w przeszłości bronił m.in. algierskich terrorystów. Słynął ze swoich kontrowersyjnych tez. Tym razem podczas procesu niemieckiego zbrodniarza zakwestionował Holokaust. Natomiast ofiary Katalionu reprezentowało 39 prawników. Przeciwko Niemcowi wykorzystane zostały zeznania ponad 700 osób. W mowie końcowej Barbie, mówiąc po francusku, zakomunikował, że co prawda walczył z ruchem oporu, ale to była wojna, która już się skończyła, dając do zrozumienia, że nie czuje się winny. Większością głosów Barbie został skazany na dożywocie. We więzieniu przesiedział zaledwie 4 lata. Zmarł na białaczkę w 1991 roku w wieku 77 lat. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Zamawiając obie do 6 grudnia otrzymacie zniżkę we wysokości 10%. W jednej paczce dotrą do Was po 18 grudnia. Podpisana będzie jednak tylko ta najnowsza, ponieważ przez wzgląd, że moja debiutancka książka znajduje się w magazynach firmy kurierskiej, nie mam do niej dostępu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie, zakup papierowych wydań Powojnia i wszelkie wsparcie. Do usłyszenia.